No i jedziemy dalej. O, nie mogę zapisać gry. Jak to? Dobra, teraz mogę. I coś jeszcze w dzienniku mamy. Kanał nie jest bronią, jest tylnym wejściem do Cytadeli, będącej w istocie ogromnym przekaźnikiem masy. Saren skorzysta z kanału i wkroczy do Cytadeli, by sprowadzić inwazję żniwiarzy, która zniszczy życie organiczne w całej galaktyce. Uratuj Cytadelę. Saren wykorzystał kanał, aby przedostać się do Cytadeli. Musisz go powstrzymać, nim zdąży przekazać Suwerenowi kontrolę nad Cytadelą. Tak. Tutaj bariera nam się usunęła, bo tak naprawdę to Vigil ją tutaj umieścił. Po tym jak Saren przeszedł. Także Saren tutaj nie spotkał Vigila w ogóle. Bo on tutaj... nie wiem, jakoś go przeskanował. Że on jest zindoktrynowany, wykrył. A my nie. Dlatego z nami chciał rozmawiać. No ale... teraz... wiemy dokładnie, co on tu planuje. Więc musimy się śpieszyć, żeby go powstrzymać. Tak, idziemy przed siebie, nie zatrzymujemy się. Chyba Kolos na nas czeka. Kolos getów. Jakimś... no w sumie tu jest woda. Była sobie, a Vigil coś mówił, że nie wie, czy ci naukowcy stąd znaleźli wodę. Okej. Tak, mamy Kolosa. Powinienem się trochę schować. No dobra. Tak, zwykle się nie walczy z nim z takiej bliskiej odległości. O! Jeszcze... tak, można w sumie go przejechać troszkę, to tak pada. I troszkę mu zabiera czasu, żeby się pozbierał. No ale... już problem rozwiązany. Jedziemy dalej. No i w sumie, jak się dowiedzieliśmy, że kanał prowadzi na Cytadelę, to jesteśmy, myślę, w stanie wywnioskować, dokąd dokładnie. Chyba sobie całą tą naszą Cytadelę, przynajmniej dostępne regiony, oglądaliśmy. Wzdłuż i wszerz. Dobra, daleko jeszcze? Chyba nie. Chyba już jesteśmy przed kanałem. No i teraz uwaga. O! Tam jest kanał. Właśnie. Wygląda jak przekaźnik, tylko chyba jest mniejszy. No i tak naprawdę za chwilę nam się włączy scena, po której będziemy mieli bardzo mało czasu, żeby do tego kanału dotrzeć. Dlatego w ogóle już nie będziemy się zatrzymywać, tylko jak najszybciej tam się dostaniemy. There! The conduit! It's incredible! We don't have time to admire the view. We have to get through that relay. And these Geth aren't gonna make it easy on us. Ale na Cytadeli to też coś się dzieje. Seal the station. The arms aren't moving. System's not responding. Abandon the Citadel. Evacuate the Council. Citadel Control. Citadel Control. Do you copy?
No właśnie. Cytadela została właśnie zaatakowana. A my musimy pędzić do tego kanału jak najszybciej. Hang on! Things are gonna get a little rough. Tak, tutaj kolosy na nas czyhają, ale nie mamy czasu się z nimi bawić. A jeszcze tylko 17 sekund zostało. No, ale na szczęście zdążyliśmy. No, się zaczęło dziać poważnie. Critical failures detected across all monitored systems. Please begin emergency evacuation procedures. This is not clear. No i się dostaliśmy na Cytadelę. Wielkie wejście mamy. No właśnie. I tutaj wszyscy uważali, że to jest posąg przekaźnika. A jak się okazuje, to był przekaźnik. Tak, tutaj kanał prowadził właśnie. Jak się okazuje, już trafiliśmy na Cytadelę. Taką ogarniętą jakąś wojną. Wszyscy pewnie pouciekali jak mogli. Ci co zdołali. Saren's close now. Tak, Aliara, gdzie ty jesteś? We have to stop Saren. Dobra. Tutaj Medigel. A, mamy pełny, ale czekaj, bo możemy uleczyć naszych towarzyszy. Teraz sobie ustawimy. Tak, i oczywiście tutaj już gety działały z tymi smoczymi zębami. Zombiaki otworzyły. No i kanał przeprowadził nas bezpośrednio do wejścia na wieżę. Tak, tutaj jest wieża, o której rozmawialiśmy z Radą zawsze. Dobra, Wina, co powiesz? The Presidium is experiencing severe system malfunctions across the entire level. All non-emergency personnel must evacuate immediately. No, Avina też ma jakieś problemy z sobą. Give me a rundown of the damage. We have lost all primary power to the level. Environmental controls are not responding. Class 3 fires are burning in sectors 2, 3, 6 and 7. Civilian casualties are high. I am also detecting numerous unauthorized synthetic life forms throughout the station. They are believed to be hostile. Please approach with caution. No, niestety Rada nam nie chciała pomóc na czas. No, tak się teraz dzieje. What happened to the council? In accordance with standard emergency procedures, the council has been evacuated to the Destiny Ascension. Tak, Destiny Ascension to ten statek, co widzieliśmy przed chwilą w sumie. What about Captain Anderson and Ambassador Udina? What happened to them? I have no information on the status of specific individuals. Once the current crisis has been resolved, a complete accounting of casualties and survivors will begin. Where's Saren? Former Spectre agent Saren Arturius is near the vicinity of the Council Chamber. A warrant has been issued for his arrest. Though Citadel security is unable to respond at this time. No, ciekawe dlaczego. Come on, we need to stop Saren before it's too late. Please begin emergency evacuation procedures. This is not a drill. Critical failures detected. No. Także jedziemy windą do wieży. Ale coś mi się zdaje, że to nie będzie takie proste. No, strzelasz do opiekunów, jak możesz. Hmm.
Cytadela zamyka ramiona. The Citadel's closing. They're sealed. Don't let the enemy ships inside the arms. Tak po prostu sobie przeleciał. Suweren. No i to miejsce, do którego zmierza, to jest właśnie wieża. Wieża Rady. No z tej perspektywy widać, jak ona jest wysoka. Bardzo. No i się wczepił. A my już jedziemy windą. Albo nie. Saren's locked the elevator. Suit up. We're going outside. No, na szczęście mamy magnetyczne buty. I będziemy szli po ścianie. Tak, idziemy po ścianie. I hope I remember my low gravity combat training. O, tutaj chyba nigdy towarzyszy nie pytałem o stanie. Tak, tutaj jest niska grawitacja i to jest w sumie fajne bardzo, bo jak rzucimy naszych przeciwników naszymi umiejętnościami biotycznymi, to od razu polecą w kosmos. A spacewalk up the side of the Citadel? You certainly like to keep things interesting, Commander. No oczywiście, jak zawsze. Dobra. Spieszymy się ocalić tutaj wszystkich, którzy zostali. Tutaj przed nami ten suweren, co się robi ciągle. Nóżką tupie, o. Chyba jest niezadowolony. No dobra, nieważne. Koniec wygłupów. Tak, druga winda przyjechała. Tym razem z getami. No. Oj. Co się stało? A tu grenadier jest. O. Niedobrze. Szturmowiec. Dobra, chodźcie tutaj. O, jeszcze jeden grenadier. Dobra. No, chodź tu. No, Liara coś próbuje, ale jej nie wychodzi. A nie, dobra, że chciała osobliwość. Dobra. No i miejsce w sumie, w którym jesteśmy, jest bardzo ciekawe. Ale no, musimy się śpieszyć. Nie ma co podziwiać za dużo. O, krugański hetman. Takiego mieliśmy chyba tylko jednego, ale to jest właśnie to, co mówiłem. Oj. Niszczyciel. Można ich tutaj wyrzucić daleko w kosmos i w sumie, o, już jest załatwiony. Tak, już. Także walka z biotykami tutaj u boku jest dużo prostsza. Tak, dużo tab sobie postawiliście, ale my mamy osobliwość, która was stąd wyciągnie. No i wchodzimy na jakiś wyższy poziom.
Liara, masz osobliwość? Masz, dobrze. A. O, słyszałem laser. Nie, 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 nie. Okej. Powering up! Dobra. Okej. Tak, tutaj są w ogóle też jakieś działa ogromne na tej cytadeli zamieszczone. Ale one chyba nie strzelają. Okej, okay, zmierzamy dalej, tędy. Chyba. Okej. Okay. No, no. Tylko bez rakiet, proszę. Liara go chyba podniosła. No. Tak jak mówiłem, wystarczy ich troszkę... Co ty tu chcesz? Wystarczy ich troszkę od ziemi oderwać i już sobie polecą. Tak, na ziemię już nie spadną. O, a tutaj mamy większą walkę z desantowcem. Tak, desantowiec getu tu jest, ale możemy sobie włączyć wieżyczki do pomocy. Chyba trzy. Tylko tam trzeba za pomocą elektroniki uruchomić. I tu jest jeszcze jedna. Tak, dwie są od razu do włączenia, a jedną trzeba zhakować. Tak, te wieżyczki uszkadzają desantowiec. No, gdzie są gety? A, poleciał, dobra. Dużej liczbie. Dobra, ten poleciał. Ty też polecisz. I ty też polecisz. Dobra, wszyscy sobie lecą. Także w sumie nie trzeba ich nimi się przejmować. Nie, czemu ty spadłeś na ziemię? Nie wiem czemu. Ale zaraz cię wyrzucimy. O! Oho. Dobra, wszyscy lecą. Nie wiem czemu, ale rzut chyba kiedyś potrafił zaatakować kilku przeciwników na raz, a teraz mam wrażenie, że tylko jednego. No i mamy kolejne pole do walki. Tym razem wieżyczki są nie po naszej stronie. Niestety. No Liara zablokowałaś mnie. Shields down. O-o. No używaj tej osobliwości. Coś nie zadziałało chyba. Dobra, tak naprawdę możemy sobie pójść boczną drogą tutaj. Tam mamy do wyboru albo tędy, albo tutaj znowu przy windzie jesteśmy. No to pójdziemy sobie windą. Tylko coś tutaj znowu na nas czyha. O, kroganie. Ah!
Shields down. Ej, ej, ej. Co to ma znaczyć? Gun is new. Aha. Okej. Okay. Pogański champion tym razem. Aha. Popływajcie sobie. All patched up. Okej. Coś jeszcze przyjedzie? O, dobra. Tak, tędy byśmy przyszli tamtą trasą. A tutaj mamy już właz dostępowy, przez który się przedostaniemy do naszego właściwego miejsca. Coś jeszcze? We have to hurry. The fate of the entire galaxy hangs in the balance. No tak. Może zrobię jeszcze jeden zapis. Tak, tutaj nam płonie wszystko. Fontanna już tak dobrze nie działa. Nie można się tu schować. No dobra, no to... To tam się gdzieś schowamy. Dobra. Więcej getów. No chodź. I jeszcze jeden gdzieś. A tu sobie latasz. W drzewkach. Dobrze. Negative contact, Shepard. No i mamy Serena. Gdzieś się zniknął. O-o. I was afraid you wouldn't make it in time, Shepard. Chciałeś, żebyśmy tu przyszli? In time for what? The final confrontation. I think we both expected it would end like this. You've lost. You know that, don't you? In a few minutes, Sovereign will have full control of all the Citadel systems. The relay will open. The Reapers will return. I've still got a few tricks up my sleeve. You survived our encounter on Vermeier, but I've changed since then. Improved. Sovereign has upgraded me. Faktycznie ma jakieś takie cybernetyczne ulepszenia w sobie. You let Sovereign implant you? Are you insane? I suppose I should thank you, Shepard. After Vermeier, I couldn't stop thinking about what you said. About Sovereign manipulating me. About indoctrination. The doubts began to eat away at me. Sovereign sensed my hesitation. I was implanted to strengthen my resolve. Now my doubts are gone. I believe in Sovereign completely. I understand that the Reapers need organics. Join us, and Sovereign will find a place for you too. No, zniknęły ci wątpliwości, bo już, no, całkowicie cię kontroluje. Sovereign's controlling you through your implants. Don't you see that? The relationship is symbiotic. Organic and machine, intertwined. A union of flesh and steel. The strengths of both, the weaknesses of neither. I am a vision of the future, Shepard. The evolution of all organic life. This is our destiny. Join Sovereign and experience a true rebirth.
Tak, możemy użyć uroku. I w sumie warto. Sovereign hasn't won yet. I can stop it from taking control of the station. Step aside and the invasion will never happen. We can't stop it. Not forever. You saw the visions. You saw what happened to the Protheans. The Reapers are too powerful. Some part of you must still realize this is wrong. You can fight this. Maybe you're right. Maybe there is still a chance for... The implants. Sovereign is too strong. I'm sorry. It is too late for me. Jeszcze walczy. It's not over yet. You can still redeem yourself. Goodbye, Shepard. Thank you. Tak. Dzięki urokowi nie musieliśmy walczyć z nim osobiście. Wyręczył nas w sumie. Tak. No to idziemy szybko tutaj, zanim będzie za późno. Vigil's data file worked. I've got control of all systems. Quick! Open the station's arms! Maybe the fleet can take Sovereign down before he regains control of the station! See if you can open a communications channel. The Destiny Ascension! Main drives offline, kinetic barriers down 40%. The Council is on board, I repeat, the Council is on board! Normandy to the Citadel. Normandy to the Citadel. Please tell me that's you, Commander. I'm here, Joker. We caught that distress call, Commander. I'm sitting here in the Andura sector with the entire Arcturus fleet. We can save the Ascension. Just unlock the relays around the Citadel and we'll send the cavalry in. Are you sure about this, Shepard? Human casualties will be very high if you send your fleet in now. This is bigger than humanity. Sovereign's a threat to every organic species in the galaxy. The Council must be sacrificed for the greater good. Do not waste your reinforcements. Hold them back until the Citadel arms open up. Save the human fleet to attack Sovereign. What's the order, Commander? Come in now to save the Ascension, or hold back? No i to jest dość trudny wybór. Tak naprawdę, no oni oboje mają rację. Bo jak ocalimy radę, no to oni przeżyją. Ale jeśli... No oni przeżyją, to wielu ludzi zginie z kolei, więc tak naprawdę straty będą porównywalne w obu wersjach. Tak, skupcie się na suwerenie, to jest to samo, co to pozwólmy radzie zginąć. No ale ja zawsze ocalam tą radę, mimo że jest taka wredna i niekompetentna. No więc teraz też tak zrobię. Opening the relays now, Joker. We need to save the Ascension, no matter what the cost. The noble choice. I just hope it does not also turn out to be the wrong one. Alliance ships, move in. Save the Destiny Ascension. Commander, we're picking up reinforcements. It's the Alliance. Thank the goddess. Destiny Ascension, you are all clear. Repeat, you are all clear. The Citadel's opening. All ships move in. Concentrate on Sovereign. Sovereign leży. Make sure he's dead. No, na to wygląda.
He's dead. Hi. No cóż, implanty zrobiły trochę więcej niż dokończyły indoktrynację Serena. I am sovereign, and this station is mine. No, tak, Saren się zmienił w suwerena. No, ale jest jeden plus. Jak go pokonamy, to sam suweren też osłabnie. Tylko no, to będzie dość trudna walka. To jeszcze trudniejsza w tej odświeżonej wersji, bo kiedyś na przykład, oj, czekaj, zrzucimy cię. O, tu są gety. Jeszcze spadają. Oj, oddawaj tarczę. Gdzie ten Saren? O, jeszcze tu jest jeden. Kaidan, czemu padłeś? Wstawaj. No, weź go. Sovereign's too strong. We have to pull back. Negative. This is our only chance. Take that monster down, no matter what the cost. Tak, oni tam walczą z nim, ale to od nas zależy, jak szybko go pokonają. Naprawdę. No i niestety Serenowi się odnowiły tarcze. A nam się przegrzała broń. No. No jeszcze trochę. Akurat się przegrzała. O no, dawaj, dawaj, dawaj. Okej, okay. Jest. No, w sumie szybko poszło. Myślałem, że dłużej to będzie trwało. No i tym razem już nie wstanie. No i na suwerena też to wpłynęło. Niezbyt dobrze. Tak, odczepia się. Its shields are down. Now's our chance. Hit it with everything we got. Hard on my flank. We're going in.
Oj. Go! No i walnął ten kawałek tam, gdzie byliśmy. Co się z nami stało? Captain Anderson, we found them. They're in here. Take it easy. It's over. You're safe now. Where's the commander? No, oczywiście, że nie zginęliśmy. Tak, udało się wszystko. Ambassador, Captain, Commander Shepard. We have gathered here to recognize the enormous contributions of the Alliance forces in the war against Sovereign and the Geth. Many humans lost their lives in the battle to save the Citadel. Brave and courageous soldiers who willingly gave their lives so that we, the Council, might live. There is no greater sacrifice. And we share your grief over the tragic loss of so many noble men and women. The Council also owes you a great personal debt, Commander, one we can never repay. You saved not just our lives, but the lives of billions from Sovereign and the Reapers. Commander Shepard, your heroic and selfless actions serve as a symbol of everything humanity and the Alliance stand for. And though we cannot bring back those valiant soldiers who gave their lives to save ours, we can honor their memories through our actions. Humanity has shown it is ready to stand as a defender and protector of the galaxy. You have proved you are worthy to join our ranks and serve beside us on the Citadel Council. Counselor, on behalf of humanity and the Alliance, we thank you for this prestigious honor and humbly accept. We will need a list of potential candidates to fill humanity's seat on the Council. Given all that has happened, I am sure your recommendation will carry a great deal of weight, Commander. Do you support any particular candidate? Tak, Rada jest nam wdzięczna. Miejmy nadzieję, że troszkę da im to do myślenia i zmądrzeją. No a co więcej, ludzkość ocaliła Cytadelę i dzięki temu dostaliśmy miejsce w Radzie. No i teraz możemy sobie wybrać radnego. No, Udina jest takim raczej wrzodem tutaj. Trochę na tyłku, więc zawsze wybieram Andersona. We need someone with the courage to stand up for what he believes in. Someone like Captain Anderson. Him? You must be joking. Anderson prefers to let his fists do the talking. Only with you, Ambassador. Only with you. Are you sure about this, Commander? The captain's a soldier, not a politician. W sumie zawsze biorę to górne. Ciekawe, co powie, jak dolne weźmiemy. I'd rather have the captain on the council than any politician I know. I think it's an inspired choice. The council would welcome him with open arms, should he accept. I'm honored, counselor. As humanity's representative, I'll do everything in my power to help the council rebuild. Sovereign's defeat marks the beginning of a new era for both humanity and the council. No, chciałbyś.
Sovereign was only a vanguard. The Reaper fleet is still coming. Hundreds of ships, maybe thousands. And I'm gonna find some way to stop them. Shepard's right. Humanity is ready to do its part. United with the rest of the Council, we have the strength to overcome any challenge. When the Reapers come, we must stand side by side. We must fight against them as one. And together, we will drive them back into dark space. Tak jest. No i mamy ekran końcowy, tak naprawdę. Gdybyśmy byli źli, to byłby czerwony, a nie taki ładny, zielony, niebieski. I wyruszamy na kolejną przygodę. Ale to już nie w tym Mass Effect. No, i mamy napisy końcowe, to już sobie darujemy. Tak, dziękuję za uwagę.